Agentem Wiedźmina w Felek był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. No to masz przejebane! Nie dajcie mu odetchnąć! Jest nas! Na Bogu! Jedź, płotka! Jedź, płotka! Zabierzcie dzieci! Drzwi ryglujcie, szybko! To ten, co wyrżnął ludzi barona. A cóż tam we świecie słychać? Dobranoc! Ławo! Odejdź!
Idź stąd! Stać! Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę. Otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Hej! Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko.
Jest wejście. Chyba będę musiał zanurkować.
Światło. Muszę być blisko. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Ach! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może im się przydać. Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie przyszedłem tu rozmawiać o krajobrazach. Błąd. Widać, że jesteś tu od niedawna. A tymczasem tutejsze bagna i torfowiska to bardzo ciekawe miejsca. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra.
Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Idźcie sobie! Idźcie, głupie wilki! Muszę jej pomóc. Możesz zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu. Tam by ci coś dali na te rany. Nie najgorszy pomysł. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Wilki! Schowaj się. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. O, język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. O, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło? Fuj, ale okropne! Stój tam i nie podglądaj! A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie?
Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Wilki, słyszysz? Schowaj się. Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Tędy, przez jaskinię. No to prowadź. Trochę tu ciemno. Boisz się? Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa, chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę.
Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Nie widziałem, ale mówią, że złapał za kurty i go wryj. Wryj, kurwa, rozumiesz? Chuja mnie to boli.
Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą? Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Kadzidło i stary klucz. Tylko nie rób bajzlu. Ciekawe, które drzwi otwiera. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawimy. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Mały fiutek. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Cholera, trop się urywa. Świerczyny, coś tu jeszcze znajdę. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Może wyprowadzimy pokrakę? Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen.
Wypiję jeszcze jednego, to wyrucham karczmarza.